I 24 rozdział pierwszej Mojżeszowej, ale zanim przejdziemy do tego miejsca, jeszcze przeczytamy z dwóch miejsc, albo z trzech. Najpierw przypowieści Salomona, 30 rozdział. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, drugi, a w zasadzie pierwszy werset. Słowa Agura, syna Jake z Masy. Mąż ten mówi: mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? I z pierwszego listu do Koryntian. Czwarty rozdział, piąty werset. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. I drugi list do Koryntian. Piąty rozdział. Dziesiąty werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I teraz pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział. On jest dosyć długi, dlatego nie wszystkie wersety będę czytał. Od trzeciego wersetu. Nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział: a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna Twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham: strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. Pan Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc: potomstwu Twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed Tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z Tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. 11. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem, przy studni, pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. I rzekł: Panie Boże, Pana mojego, Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem: nachyl dzban twój, proszę, abym się napił,
a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu memu. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta bardzo piękna była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł: daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała: pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła: również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy pan poszczęścił jego drodze, czy nie. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk, pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce, wagi 10 złotych sykli. 26 werset. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon panu i rzekł: błogosławiony Pan Bóg pana mojego Abrahama, który nie odmówił panu mojemu łaski i wierności swej. Pan prowadził mnie drogą do domu braci pana mojego. 33. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł: nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I powiedzieli: mów. Na to on rzekł: jestem sługą Abrahama. 37. I zaprzysiągł mnie pan mój, mówiąc: nie weźmiesz żony dla syna mego z córek Kananejczyków, w których kraju mieszkam, ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do pana mojego: a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną? A on mi odpowiedział: pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem: panie Boże pana mojego Abrahama, jeśli ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę, to niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem: daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana, a ona mi powie: napij się, a również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna pana mojego. Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka i zeszła do źródła i naczerpała wody. A ja rzekłem do niej: daj mi, proszę, napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła: pij i wielbłądy twoje też napoję. I napiłem się, a ona napoiła także wielbłądy. 48. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon panu i błogosławiłem panu, Bogu pana mojego, Abrahama, który mnie prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata pana mojego dla syna jego.
Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi. A jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo na lewo. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel: od Pana ta rzecz wyszła. Dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł Pan. Gdy tedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał Panu pokłon aż do ziemi. I wyjął sługa klejnoty srebrne i klejnoty złote i szaty i dał je Rebece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Potem jedli i pili on i ludzie, którzy z nim byli, i przenocowali. A gdy wstali rano, rzekł: pozwólcie mi odejść do pana mojego. Ale brat jej i matka jej rzekli: niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo 10 dni, a potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich: nie zatrzymujcie mnie, skoro pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mojego. Rzekli więc: zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej: czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: pójdę. 61. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. 63. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda i zapytała sługi: kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I powiedział sługa: to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Tutaj dotykamy nieba. Choć jest to tak przyziemna historia, jeśli chodzi o kwestię codziennej rzeczy, której doświadczają zarówno wierzący, jak i niewierzący, gdyż małżeństwa są zawierane zarówno wśród ludzi wiary, jak i wśród ludzi niewiary, to jest tutaj także odniesienie, które znając Nowy Testament i znając tajemnicę ukrytą w Bogu, jaką jest Kościół, który jest oblubienicą Chrystusa i który jest tutaj jak najbardziej obrazowany przez tą historię, to dlatego tutaj widzimy 30 rozdział przypowieści Salomona jako pierwsze takie odniesienie. Jakie jest imię jego? Pyta tutaj autor tych słów. Chodzi oczywiście o imię Boże. I jakie jest imię jego syna? My wiemy. Pan Jezus Chrystus objawił nam Ojca i on sam jest odwiecznym Synem Bożym. I już w przeszłej wieczności był Ojciec i Syn, odwieczna relacja. A te wszystkie nasze ludzkie próby odwzorowania tych relacji w rodzinie Bożej są tylko mizerną kopią. I ponieważ choć możemy mieć najszczersze intencje, to różnie nam to wychodzi. Na całe szczęście wszystkie nasze grzechy są oddalone jak wschód od zachodu, gdyż Pan Jezus umarł za wszystkie nasze podłości, za wszystkie nasze niegodziwości. I właśnie też z tym
momentem, kiedy spotkamy naszego Pana, jest związana kwestia z 1 Koryntian, 4 rozdział to był, chyba, 5 werset, tak? Czyli pierwszy list do Koryntian. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Jest to dla nas obietnica, bo skoro wszystkie grzechy Pan Jezus nasze zgładził, to już nic z tych podłości naszych nie jest do uregulowania, gdyż to już uregulował Pan Jezus Chrystus w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty. Zostaje tylko i wyłącznie kwestia docenienia wierności, czyli tych zamysłów serc wierzących. I nawet jeśli coś jest ukryte w ciemności przed innymi, to nigdy nie jest to ukryte przed Panem. I wtedy, gdy Pan Jezus się objawi, każdy z wierzących otrzyma pochwałę od Boga. Nie ma tutaj w ogóle żadnej kwestii negatywnej i to pochwała to jest bardzo ciekawe słowo, gdyż to jest słowo radosny aplauz. Czyli tak jakby cała sala wstała i biła gromkie brawo. Takie coś się wydarza w życiu na tej ziemi niezwykle rzadko. Ktoś, kto jest najlepszym uczniem w całej szkole, w całej gminie, wszyscy chcą go docenić. Wtedy tego typu wydarzenie ma miejsce. A gdy spotkamy Pana Jezusa, to na temat życia każdego wierzącego będzie taki radosny aplauz. Jak gdyby właśnie pojawił się ktoś godny uczczenia tym wielkim, radosnym aplauzem. Także przeczytaliśmy z 2 Koryntian 5 rozdział, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Dobre czy złe. Zapłata jest czymś pozytywnym. Tu nie ma mowy o karze. Natomiast w naszym przekładzie jest słowo dobre i to odpowiada greckiemu słowu agatos i złe. W oryginale są dwa słowa, które oddawane są w Nowym Testamencie jako złe. Ale chroń nas od złego w modlitwie z 5 czy 6 rozdziału początkowych rozdziałów Marka lub Mateusza, to tam jest poneros, czyli niegodziwy. To jest moralne zło, które właśnie jest związane z grzechem. Natomiast tutaj jest słowo kakos, czyli złe, ale w znaczeniu nie tak do końca perfekcyjne. My to słowo mamy w polskim jako kakofonia. Czyli staramy się śpiewać, na przykład my to w Grabowie dobrze znamy, chcemy śpiewać pieśni dobrze, ale śpiewamy źle. I to właśnie o takie złe chodzi. Mamy dobre zamiary, żeby ta pieśń wzniosła się ku chwale Bożej, ale gdzieś jedna nuta czy dwie powoduje, że nagle nie o to chodziło kompozytorowi pieśni. I to o takie złe tu chodzi. Bez moralnego, negatywnego zabarwienia. Dlatego, gdy ja na przykład wczoraj wziąłem moją Biblię starą, znalazłem tam rysunek wiewiórki, narysowany przez jedno z moich dzieci. To nie przypomina wiewiórki. To jest bardzo źle namalowana wiewiórka. Ale mam ją do dziś, bo ta wiewiórka mnie bardzo cieszy, gdyż to jest prezent od mojego dziecka. I chwalę to dziecko w sercu, z radością za to, że mi tą wiewiórkę kiedyś dało.
bo sprawia to radość. Więc jeżeli my, robiąc dobre rzeczy, doskonałe dla Pana, robimy je z zamiarem szczerym, to sprawa jest oczywista. Ale czasami nam nie wychodzi. Wyjdzie nam źle. Chcemy dobrze. Pan Jezus wie, jakie mamy zamiary. I coś nie wyjdzie. Nie jest to grzech, tylko źle wykonana praca dla Pana z dobrym zamiarem. I dlatego mamy tą Bożą zachętę, że nawet jeśli staramy się robić wszystko dla Pana szczerze, dobrze, ale ciągle coś jest w niektórych kwestiach do poprawienia, to nie musimy się bać. Dostaniemy za to pochwałę, jeśli czynimy to w wierności, gdyż Pan ocenia wierność. Podobne nastawienie należy mieć w przypadku tak przyziemnej sprawy, jak szukanie współmałżonka. Musimy wiedzieć, że są pewnego rodzaju koleje rzeczy. Opuści ojca i matkę i złączy się z żoną swoją. Więc tutaj widzimy, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją. Ten opis 24 rozdziału pierwszej Mojżeszowej zawiera bardzo ciekawy opis, gdyż tak jak wspomnieliśmy, jest to opis niebiańskiej rzeczywistości, czyli Duch Święty idzie po oblubienicę na zlecenie Boga Ojca i przyprowadza ją synowi. I w czasie pochwycenia oblubienica łączy się z oblubieńcem. Taki jest zarys, jeśli chodzi o relacje Kościoła z Chrystusem. Natomiast jeśli chodzi o to konkretne małżeństwo, które służy nam jako wzór, to musimy wiedzieć, że oni byli doskonałym wzorem, jak zawrzeć małżeństwo. Niestety dalsze karty Biblii pokazują, że nie służą nam jako wzór do tego, jak wychowywać dzieci, ani jak dalej prowadzić relacje w małżeństwie. Więc zawsze przykłady są niedoskonałe. Zawsze musimy mieć tego świadomość, że wybieramy z przykładu pewne rzeczy, które są punktami wspólnymi, ale pomijamy te, które nie wspierają głównej myśli Ducha Świętego. Nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków. Nowy Testament mówi, że młodzi chrześcijanie, gdy chcą znaleźć żonę męża, to nie będą brali z tego świata ludzi, ale w Panu. Byle w Panu. Byle w Panu, po pierwsze, znaczy, że to ma być jedno i drugie narodzone na nowo, nowe stworzenie, czyli jedno i drugie ma mieć tą samą podstawę, opartą na trwałym fundamencie, na Chrystusie. Jeśli chodzi ci po głowie, drogi bracie, droga siostro, wzięcie kogoś z Kananejczyków za współmałżonka, to chciałbym głęboko cię ostrzec. Nigdy to nie jest myślą Bożą. Jeśli weźmiesz sobie człowieka ze świata na współmałżonka, to będziesz miał diabła za teścia. Gdyż dzieci tego świata mają diabła za ojca. A ty, wiążąc się z dzieckiem diabelskim, zwiążesz się z diabłem teściem. Więc dlatego tutaj było ważne dla Abrahama, żeby dla własnego syna nie mieć dzieci z tutaj współmałżonka, żony z dzieci Kananejczyków. Jest to bardzo ważne, żebyśmy my to dobrze zrozumieli. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający.
To znaczy, konieczny, absolutne minimum, narodzone na nowo dziecko Boże, a po drugie, w Panu to jest daleko więcej. Czyli, że to Pan chce, żebyście byli razem. Małżeństwa są robione w niebie. Dlatego, tak jak jest to sztywną zasadą, że przed małżeństwem trzeba wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć. I każdą wątpliwość przed zawarciem małżeństwa należy zawsze rozstrzygać na niekorzyść zawarcia małżeństwa. A po zawarciu małżeństwa każdą wątpliwość należy rozstrzygać na korzyść małżeństwa, gdyż małżeństwa są nierozerwalne. Czyli jeśli się zawrze małżeństwo, nawet łamiąc wszystkie reguły, to ono jest ważne przed Panem. I jest tak długo, jak żyje współmałżonek, ważne. Więc pójdziesz do ojczyzny mojej. Nasza ojczyzna jest w niebie. Jeśli chcesz znaleźć kłopoty, szukaj żony w barze. Jeśli chcesz mieć żonę, męża z niebiańskiego rodu, szukaj tam, gdzie spotykają się niebianie. I niebianie spotykają się w pewnych określonych miejscach. I tam szukaj, a nie tam, gdzie zbierają się dzieci tego świata. Więc pójdziesz do ojczyzny mojej, do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział: a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną? Tutaj widzimy, że kluczowa kwestia od razu wspomniana to jest taka, że każda ze stron jest w małżeństwie na zasadzie dobrowolności. To prawda jest, że opuści ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, ale to nie jest tak, że każdy musi być w małżeństwie. Lepiej jest nigdy nie zawrzeć związku małżeńskiego, niż zawrzeć go nie pomyśli Pana. A nie pomyśli Pana jest, jeśli choć jedna strona nie chce zawrzeć tego małżeństwa. Więc obie strony muszą być w 100% całkowicie pewne tego, że to jest właściwy wybór. To jest wtedy kluczowa kwestia, że ta kobieta musi zechcieć pójść z nim. I powiedział Abraham: strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. To jest bardzo ważne ostrzeżenie. Dlatego, że ta kobieta tutaj była ewidentnie do wzięcia, ale widzimy tutaj pewien obraz. Obraz na pewien system inny niż w domu Abrahama. I całkowicie widzimy tutaj pewną różnicę. Bo o ile Izaak miał tam nie pójść, to Pan Jezus się nie wzbraniał i przyszedł. Przyszedł na ziemię, przyjął postać człowieka, stał się niewolnikiem i uniżył się aż do śmierci krzyżowej. I tutaj widzimy, że oblubienica, która jest Kościół, którą jest Kościół, została kupiona na podstawie jego doskonałej ofiary. Więc tutaj widzimy zarówno zbieżności w tym obrazie, jak i pewnego rodzaju kontrasty. Dalej. Pan Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc: potomstwu Twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed Tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. Widzimy tutaj, że anioł, posłaniec, zwiastun jest zapowiedziany jako ten, który uprzedza drogę i tak samo jest w
każdym przypadku, który jest strzeżony przez Pana. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Dlatego my nie musimy niczego przedsięwziąć naszymi ludzkimi wysiłkami. My możemy w pełni zaufać Panu, że jeśli sprawa jest od Pana, to wtedy On pośle swojego zwiastuna, który daną rzecz przygotuje. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść, znowu mamy nacisk. Dobrowolność. Będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej. Kościół z Chrystusem chce być dobrowolnie. Tu nie ma żadnego przymusu. Podobnie w małżeństwie. Gdy dwoje chce być razem, to oboje muszą być świadomie chętni. Nie ma w chrześcijańskim małżeństwie miejsca na jakiegoś rodzaju formy handlu, przymusu czy innego typu nadużyć. 11 werset. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni. Pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. My dzisiaj jesteśmy dosyć mocno atakowani różnymi rodzaju opisami dotyczącymi zmian klimatu. To było około, z grubsza 4000 lat temu. Wieczorem musieli tą wodę pobierać, dlatego że w dzień było dosyć ciepło. Nawet czytamy o skwarnym południu w innym miejscu. I widzimy, że już efekty pustynnienia tam były widoczne. Także jest wspomniana kwestia wielbłąda. Musimy mieć świadomość, że z Arki Noego, gdy jeszcze Ziemia była w jednym kawałku przed podzieleniem Ziemi, wyszły zwierzęta według rodzajów. Czyli nie według gatunków, tylko według rodzajów. I też te zwierzęta, na przykład takie zwierzę jak wielbłąd, nie występowało jako wielbłąd, taki, którego dzisiaj znamy. Tylko na przykład było to jedno zwierzę wspólne z innymi zwierzętami z tego samego rodzaju. Lamy są na przykład spokrewnione, a one mieszkają w Ameryce Południowej. W Ameryce Północnej były takie zwierzęta. I one po pewnym czasie się ugruntowały co do swoich cech, które dzisiaj znamy. Natomiast co do słowa, które tutaj jest jako wielbłąd, musimy też mieć świadomość tego, że to po prostu było słowo gamal, które znaczyło zwierzę służące do przewozu ładunków. Jest to taka uwaga poboczna, ale być może ktoś kiedyś w rozmowach z ateistami trafił na taki pogląd i problem, który może mu tutaj pomóc. Wielbłądy później przejęły to określenie gamal, gdy się pojawiły na tamtym terenie. Wcześniej ich nie było. Wcześniej były to po prostu duże zwierzęta służące do przewozu ładunków. Być może one nawet już dzisiaj w ogóle nie istnieją, te zwierzęta, bo i w Polsce mieliśmy kiedyś takie duże zwierzę jak tur, które już od 500 prawie lat czy 400 nie istnieje. Więc od momentu, gdy grzech wszedł na świat, zaczęło się wielkie wymieranie. Po Arce Noego, gdy były już zwierzęta według rodzaju, to także było wiele wymierania. Jeśli ktoś bardziej się tym interesuje, zachęcam, mamy bardzo dobre wykłady brata Stefana Dricke. Warto do nich wrócić i sobie te rzeczy przeanalizować. I tutaj widzimy, rzekł: Panie Boże, Pana mojego, Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Widzimy, że jest tutaj szczera modlitwa. Z drugiego miejsca opisu tej modlitwy wiemy, że to była modlitwa w sercu. I to jest bardzo ważna cecha modlitwy. Niech Twojej modlitwy w sprawach takich, na których Ci najbardziej zależy i bardzo osobistych, nie słyszy człowiek.
bo wtedy twoja wiara zostanie wzmocniona, gdy ta modlitwa będzie wysłuchana. I to jest bardzo ważne. Wtedy możemy chwalić się tą modlitwą już po wysłuchaniu, oddając cześć i chwałę Bogu, że zostaliśmy wysłuchani. Natomiast jeśli chcemy tutaj wziąć wzór z tego, to jest to bardzo ważne pouczenie. Widzimy też, że była właściwa postawa modlitwy na kolanach albo głęboki pokłon. Można powiedzieć, że my jesteśmy nauczeni nowoczesnego chrześcijaństwa, gdzie mówimy, że postawa nie jest istotna. To jest trochę prawda. Ona nie jest istotna. Jednakże w niektórych postawach, jak widzimy nawet w Nowym Testamencie, apostoł Paweł, gdy się modlił z innymi wierzącymi, jest tam powiedziane, padli na kolana. Więc choć ta postawa nie jest kluczowa, ważniejsza jest postawa serca, to nie jest obojętna ze względu na nasze ludzkie ograniczenia. I tutaj widzimy, spełniona jest ta modlitwa. Jest podobny test do tego, jaki zrobił Gedeon. Gedeon, pamiętamy, miał życzenie, żeby najpierw rosa zachowała się w taki sposób, w jaki powiedział to w pierwszego dnia Gedeon, a potem dokładnie odwrotny, czyli wiedział, że nie ma to podłoża naturalnego. Tutaj także można powiedzieć, no jak można oczekiwać, że dziewczyna, która w ogóle nie ma żadnego związku, zachowa się dokładnie tak, jak ten tutaj sobie w sercu ustalił z Panem Bogiem. Więc tutaj widzimy, że tak jak są różnego rodzaju takie punkty zaczepienia w naszym życiu, to tutaj ten właśnie sługa posłużył się takim punktem zaczepienia, że wiedział od razu, że to jest od Pana. Pan to jest. To jest sprawa od Pana. 21 werset. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze. Gdy z Panem ustalimy takie punkty, to możemy potem się w milczeniu przypatrywać, czy Pan poszczęścił drodze. I każdy z nas takie punkty może sobie wyznaczać. I możemy tutaj też zobaczyć, że nie było obojętne, jakie nastawienie ma rodzina, bo też było powiedziane, że ta rodzina również była pytana o zdanie. My dzisiaj żyjemy w czasach rozbicia, gdy Pan Jezus powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. I czasami jest tak, że dwóch jest przeciwko trzem, a trzech przeciwko dwóm. I może się okazać, że nasza wierząca Panu druga połowa, którą wiemy, że Pan nam przeznaczył, pochodzi z rodziny, która się temu sprzeciwia, gdyż nie rozumie spraw duchowych, gdyż jest to niewierząca rodzina. O ile można, ze wszystkimi pokój miejmy, ale jeśli nie można, to postawa niewierzącej rodziny w przypadku, gdy współmałżonka, współmałżonek przyszły, jest wierzący i my wiemy, rozstrzygnęliśmy to przed Panem już obie strony, że to jest od Pana, to decyzja ludzi niewierzących może czasami w niektórych warunkach być pominięta. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby również rodzina się zgadzała. W przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wierzących, sytuacja wygląda raczej tak, że należałoby mieć również zgodę rodziców i nie sprzeciwiać się przeciwko temu. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji takiej, że kochający rodzice nie pobłogosławią z chęcią wybranego przez Pana tutaj małżeństwa utworzonego w niebie. Jeśli dochodzi do tego typu zadrażnień, jest to taka wątpliwość, którą należałoby rozstrzygnąć przed zawarciem małżeństwa. Więc zależy, czy jest to
dziecko z domu wierzących i czy ci rodzice idą drogą Bożą, czy też mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nawróciła się jedna osoba, czy to syn, czy córka, a reszta jest niewierząca i rodzice na zasadzie takiej, że w ogóle mają inny fundament, się temu sprzeciwiają na zasadzie, że nie rozumieją spraw Bożych. Dlatego jest tutaj ważne, że do pokoju powołał nas Bóg. I teraz zbierając to wszystko, widzimy 63 werset. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. Czyli widzimy, że Izaak był również mężem modlitwy. To jest bardzo ważne, aby oboje współmałżonków przyszłych byli ludźmi modlitwy. Nie opierali się na swoich ludzkich zamiarach, na swoich ludzkich opiniach, ale aby mieli zaufanie w Bogu, że On wszystko dobrze uczyni i będą chcieli iść za tym wskazaniem. I widzimy, że on wyszedł się pomodlić pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy, a Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie. I powiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I widzimy, że 66 werset znowu nawiązuje do tego, że sługa Izaakowi opowiedział wszystko, czego dokonał, a 67, że Izaak wprowadził ją do namiotu Sary. Więc mamy potrójne potwierdzenie tego, że był to Boży wybór, że to małżeństwo było utworzone w niebie, a ludzie jedynie byli tutaj tymi, którzy mając łączność ze swoim Bogiem, to małżeństwo zawarli według Bożej myśli. A więc starajmy się pamiętać o tym, że z jednej strony mamy tutaj ważną kwestię praktyczną. Szukając współmałżonka, całość należy opierać na Bogu. Potrójny sznur nie tak łatwo się zerwie, choć wiemy właśnie z życia, między innymi tutaj Izaaka, że nie zawsze jest to, nawet jeśli się prawidłowo zawrze związek małżeński, nie wszystko jest to usłane płatkami róż, czasami kolcami róż. Więc jest to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że jeśli oprócz tego, że życie jest trudne i ciężkie, dołożymy do tego parę bagaży ze swojej niewierności i nieposłuszeństwa, to nie będzie nam łatwiej. Bo mając, co jeszcze chciałbym raz podkreślić, teścia diabła, gdy się weźmie niewierzącego, nie będzie łatwiej. Też trzeba pamiętać, że szukanie żony, szukanie męża to nie jest metoda ewangelizacji. Czyli to nie jest tak, że będziemy traktować, że będę podrywał dziewczynę niewierzącą w celu zewangelizowania jej, jak już będziemy posłowie jako małżeństwo. To tak nie działa. Choć sam osobiście znam pewien przypadek, gdzie pewien młody człowiek, będąc kompletnym ateistą w ciemności tego świata, poszedł na ewangelizację, nawrócił się, uwierzył w Pana Jezusa. Następnego dnia poszedł głosić Ewangelię pod Kościół rzymskokatolicki. I ten młody człowiek następnego dnia, czekając pod tym Kościołem rzymskokatolickim, czekał na wychodzących ludzi z Kościoła rzymskokatolickiego, aby głosić im Ewangelię, którą co dopiero
dzień wcześniej pierwszy raz w życiu słyszał. I opowiadał tą Ewangelię pewnej młodej dziewczynie, która uwierzyła, która stała się jego żoną. Dostał ją w prezencie następnego dnia po nawróceniu. I też słyszałem o przypadku brata, który powiedział, że nie szukał żony i żona spadła mu z nieba. I nie planował, nie szukał, a nagle kilka chwil później było jasne, że to jest od Pana. Strzeżmy się przed tego typu sytuacją, którą pewne szydercze przysłowie wyraża. Szukam żony jak szalony. Jest to bardzo niebezpieczne. Na tą chorobę zapadają nie tylko bracia, ale i siostry, które widzą, że zegar biologiczny bije i że jeszcze się nie znalazł kandydat na męża, a kwestia biologii jest nieunikniona. To nie jest argument. Wystrzegajmy się tego typu pożądliwości, gdyż więcej złego sobie narobimy w życiu, niż dobrego, realizując czyjeś lub swoje nieoparte na Bogu imaginacje. Ale też nie traćmy nadziei. Kiedyś słyszałem o innej sytuacji, bardzo pozytywnej, w konsekwencjach, że pewne siostry były już całkowicie zrezygnowane i wiedziały, że już nie znajdą męża i wiedziały, że nie znajdą męża i co się okazało? Że 20 lat później są szczęśliwymi żonami, matkami i nie ma tego typu presji. Jeśli jesteśmy zależni od Pana, to Pan będzie nam tutaj wskazywał drogę. Także znałem pewnego leciwego wierzącego, który był tak zwanym zaprzysięgłym kawalerem. Był misjonarzem. I teraz chyba już jest u Pana, bo przestał się do mnie odzywać korespondencyjnie. Mieliśmy kontakt korespondencyjny. I on był misjonarzem, który całe życie spędził służąc Panu. Głosił Ewangelię, rozdawał traktaty, jeździł po całym świecie i w wieku 80 lat, około plus minus 5, w Brazylii, w czasie swojej pracy misyjnej, spotkał siostrę w podobnym wieku i okazało się, że wyszli, ożenili się, stali się małżeństwem. I oczywiście szczęśliwe lata ostatnie na ziemi, gdy jeden drugiego musiał wspierać psychicznie, fizycznie, już spędzili razem. Ale jeżeli Pan miał taki plan dla nich, to wszystkie inne scenariusze zrealizowane według ludzkich rządz byłyby po prostu niepotrzebnym marnowaniem swojego życia. Nie marnujmy życia dla naszych ludzkich ambicji. Ufajmy Panu, a wtedy będziemy mogli mieć pokój w sercu, że jesteśmy w woli Bożej, a ponieważ małżeństwo ma taki wspaniały komunikat o tym, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie oblubienicę do nieba i zawsze będziemy z Panem razem, to nie psujmy tego obrazu przez swoje ludzkie zachciewajki. Niech Pan pobłogosławi nasze działania oparte o Słowo Boże.